ja mam dzisiaj urodziny i mogę sobie śpiewać wszystko, co mi się podoba i w ogóle mogę robić wszystko. Na przykład mogę przedstawić te strzałki tak. O, takim jestem buntownikiem. Witam was wszystkich na kanale Mishon. Oczywiście, przecież wszyscy wiecie doskonale, gdzie jesteście. Przynajmniej mam taką cichą nadzieję. Więc witam was w najnowszym odcinku, długo wyczekiwanym przez was, o losie, znaczy o nosie. Będzie dotyczył nosa. Nosa! Nosa! Tak, to będzie odcinek o operacji plastycznej nosa, o mojej operacji plastycznej, ale to jest odcinek zbudowany w większości na waszych pytaniach. Zadałam wam kiedyś pytanie, abyście wy zadawali mi pytania. Pod jednym ze zdjęć na moim Instagramie, możecie tam od razu zaobserwować ten Instagram. Zadałam wam jakiś czas temu pytanie i poprosiłam was o to, żebyście wy mi zadawali pytania. Co was interesuje, jeżeli chodzi o plastykę nosa? Zostawiliście mi tam bardzo dużo pytań. Wybrałam te albo najczęściej powtarzające się, albo które były najbardziej polubione, albo takie najbardziej interesujące i dzisiaj postaram wam się na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Oczywiście, jeżeli macie dalsze pytania, to zostawcie je w komentarzu pod filmem. Jeżeli interesuje was, co mam na sobie, czym jestem pomalowana i w ogóle każda informacja najmniejsza, to pamiętajcie, czytajcie zawsze opis. I oczywiście proszę was bardzo o subskrypcję i o kliknięcie w dzwoneczek, żeby dostawać informacje o tym, że pojawił się nowy film na kanale. Wtedy niczego nie przegapicie. No dobra, no to co? Zaczynamy. Zacznę może od tego, dlaczego w ogóle zdecydowałam się na operację nosa. Mój nos kiedyś był nosem prostym i mniej więcej był prosty do gdzieś 18-19 roku życia. Kiedy przekroczyłam tę magiczną liczbę 18, mój nos zaczął się zmieniać. Jak wiadomo, nos rośnie przez całe życie, tak jak i uszy, i zmienia się jego kształt. Tak było też w przypadku mojego nosa, jego kształt zaczął się nagle zmieniać. I kiedy przez 18 lat życia tkwicie z czymś na środku twarzy, co wygląda tak, a nie inaczej, i nagle to się zaczyna zmieniać, to może wam to nie odpowiadać. Nie. Kurde, zcinam się. Wiadomo, że się podnie. Osoby, które zaliczyły jakiś wypadek, albo ich nos też się zmienił pod wpływem wieku, różnych czynników zewnętrznych, dobrze wiedzą, o czym mówię. I to jest nie tylko w wypadku nosa, ale właśnie, tak jak mówię, różnych innych części ciała. A że twarz jest taką częścią ciała, która no jednak na dzień dobry jest naszą wizytówką i każda osoba, z którą się spotykamy, pierwsze co widzi, to widzi naszą twarz, a patrząc na naszą twarz, pierwsze na co zwraca uwagę, to oczy, nos i usta, i to w różnej kolejności, ale to są trzy pierwsze rzeczy, na które się zwraca uwagę u rozmówcy. Kiedy ta centralna część twarzy nie jest do końca spójna z wami, no to nie czujecie się najlepiej. I wydaje mi się, że właśnie ten czynnik, że brak spójności związany z wami, czyli z waszą głową, jest tutaj dużo bardziej istotny niż to, jak odbiera was środowisko, bo zazwyczaj środowisko przyzwyczaja się do tego, z czym jest wystawiane przez dłuższy czas. No. Czyli jeżeli ludzie was oglądają przez całe życie, to są do was przyzwyczajeni i im jakieś rzeczy nie przeszkadzają. Mi gdzieś ten nos tam przeszkadzał, ja za nim nie przepadałam, uważałam, że on nie jest spójny z całą moją buzią. Moja twarz była zawsze w miarę delikatna i ten nos, który był z lekkim garbem, no dosyć charakterystyczny i dla wielu osób nadający też mojej twarzy z charakteru, co miało być niby plusem, u mnie był minusem. Więc ja chciałam kształt tego nosa zmienić i to była jedna z przyczyn. A druga przyczyna, dużo bardziej istotna w tym przypadku, była taka, że ja miałam krzywą przegrodę nosową, co właśnie było bardzo dobrze widoczne w momencie, kiedy ten garbek zaczął sobie rosnąć, to z jednej strony rósł bardziej. Gdybym do tego wszystkiego nie była takim ultraalergikiem i nie miała bez przerwy kataru, bo ja mam przez cały rok katar, to zresztą słychać, jak mówię nosowo, bo to, że seplenie,
to nie jest związane z moim nosem, a z aparatem na zęba. Mam przez cały rok katar i mając skrzywioną przegrodę nosową, oddychało mi się koszmarnie, źle mi się sypiało, czasami chrapałam, kiedy ten nos był zapchany, a wiadomo, chrapanie nie jest niczym dobrym i tu już nie mówię o tym, że ludziom, z którymi śpicie, śpi się gorzej i wam się śpi gorzej i może dojść do niedotlenienia mózgu, tkanek i do w ogóle mnóstwa różnych niefajnych rzeczy. W tamtym okresie jeszcze dosyć intensywnie śpiewałam i prowadziłam gdzieś tam tą swoją karierę wokalną. To też bardzo utrudniało mi życie, te zapchane zatoki wiecznie i wiecznie problemy z gardłem też przez to, bo zatoki zalewały mi gardło. W ogóle bez przerwy coś się działo z tym moim układem tutaj całym oddechowym. I postanowiłam, że chcę te przegrody wyprostować i coś z tym zrobić po prostu, żeby mi się lżej żyło. A że prostowanie przegrody wiąże się z łamaniem nosa, to stwierdziłam, że jak już łamiemy ten nos, to jak go będziemy składać do kupy, to poskładajmy go tak, żeby on bardziej pasował do mojej twarzy. I postanowiłam poszukać lekarza. No i właśnie, postanowiłam pozbierać wasze pytania i będę się trochę kierowała pytaniami, a trochę całą swoją historią. Jednym z waszych pytań, które wielokrotnie się pojawiało, było jak znaleźć prawidłowo lekarza. Ponad 4 lata temu poddałam się operacji nosa, a dużo, dużo wcześniej zaczęłam poszukiwania lekarza. Chodziłam na konsultacje, rozmawiałam z różnymi lekarzami. Najpierw oczywiście z pomocą przyszedł tutaj Google. Zaczęłam szukać lekarzy. Szukałam oczywiście pod kątem lekarza plastyki i stricte nosa, bo uwaga, ten lekarz, którego widzicie pierwszy, piąty, dziesiąty w telewizji, który robi jakieś operacje, niekoniecznie musi być specjalistą od nosów. On może przewspaniale robić plastykę biustu, może przepięknie robić zabiegi, nie wiem, liftingi, przeróżne inne rzeczy, może być świetnym szefem kliniki, może mieć nazwisko i bardzo ładnie mówić na wizji, a niekoniecznie musi być specjalistą od nosów. Potem przychodzicie do takiego pana do kliniki, czy do pani do kliniki i okazuje się na miejscu, że na przykład zupełnie ktoś inny miałby przeprowadzać wam operację nosa. Nie taka osoba, którą znacie gdzieś z reklam, z telewizji, z gazet, tylko zupełnie ktoś inny. I też niech was to nie zrazi, dlatego że właśnie ta osoba, do której zostajecie odesłani w takiej klinice, prawdopodobnie w tej klinice jest specjalistą od nosów. Ta osoba też niekoniecznie musi spełniać wasze standardy, czyli jeżeli nawet taka klinika jest bardzo rozreklamowana i jest znana, to wcale nie jest powiedziane, że tam zrobią wam ten nos najpiękniej na świecie, czy też biust, czy jakąś inną część ciała. Ja nie mówię, że nie, ale nie mówię, że tak. Czyli jeżeli już traficie w jakieś miejsce, to porozmawiajcie z tymi lekarzami, sprawdźcie sobie, jak wyglądają zabiegi przeprowadzone przez nich wcześniej. Zobaczcie, jak wam się z takim lekarzem rozmawia. I uwaga, wy się z tym lekarzem nie musicie przyjaźnić, czyli nie kierujcie się tym, czy ten lekarz jest dla was miły, bo ten lekarz wcale nie musi być dla was miły. On ma być specjalistą w swojej dziedzinie, czyli to jest trochę przeciwne niż to, o czym wam mówiłam w przypadku tatuażu, gdzie z tatuażystą musicie siedzieć i spędzać czas i rozmawiać i to, jaki macie flow i to, jak wam się rozmawia, jest super istotne. To z lekarzem prawdopodobnie będziecie rozmawiać tylko na konsultacji i tylko na późniejszych konsultacjach już po operacji. W trakcie operacji będziecie pod narkozą i nie będziecie z nim rozmawiać. W tym momencie najważniejsze jest to, jakim on jest fachowcem, jak duży on ma talent, jak bardzo rozumie waszą potrzebę. Ja nie mówię, że on musi być, że on ma być bucem, bo oczywiście to zupełnie nie o to chodzi. Wy się musicie czuć komfortowo, natomiast wy się nie musicie z nim przyjaźnić. Szukajcie lekarza, który będzie specjalistą. Ja poszłam do różnych lekarzy. Ci lekarze faktycznie, ich prace były całkiem niezłe, ale różne rzeczy mi tam nie odpowiadały. Nie chodzi mi zupełnie o ich osoby, bo wszyscy ci lekarze, na których trafiłam, byli bardzo miłymi ludźmi. Natomiast no, mniej lub bardziej odpowiadały mi jakby efekty końcowe, które obserwowałam na zdjęciach u innych pacjentów. I nie do końca jakby to spełniało moje standardy, a miałam w tej kwestii bardzo duże wymagania. Zanim właśnie wybrałam się na konsultację do pierwszego, drugiego lekarza, to tak jak mówiłam, bardzo dużo googlowałam i szukałam na ten temat i miałam swoje różne takie wytyczne, którymi się kierowałam. Mi na przykład bardzo zależało na tym, żeby moja operacja cała była
przeprowadzona wewnątrz, bez nacinania tutaj noska w tym miejscu i żeby w ogóle nie było nacięć też tutaj. A to dlatego, że ja mam bardzo duże tendencje do bliznowców, czy nie mam do bliznowców gdzieś na ciele, ale w okolicy twarzy niestety już mi się takie rzeczy robią. Trudniej mi się goją jakieś rzeczy. Tutaj możecie zauważyć na przykład 3 plamki po mojej przygodzie z przed pół roku, którą miałam z trądzikiem, kiedy byłam leczona hormonami, to zostały mi 3 przebarwienia takie, które nie chcą zejść. No w okolicy twarzy, tak jak na ciele, wszystko mi się goi super, w okolicy twarzy nie. Więc jedną z takich wytycznych było, że nie chciałam mieć żadnych nacięć z zewnątrz. Chciałam, żeby wszystko było wykonane w środku. Oczywiście to, jak wszystko na koniec miało wyglądać, było najważniejsze, ale to była jedna z takich wytycznych. Koniec końców trafiłam do lekarza, którego poleciło mi parę osób, i których nosy widziałam na żywo, mogłam sobie podotykać i zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście najpierw sprawdziłam go sobie też w internecie, poczytałam opinie na jego temat, opinie były mieszane, ale wiadomo, czasami opinie pisze konkurencja. Zresztą na przykład opinie jednogwiazdkowe, kiedy czytam na temat lekarza, gdzie jest napisane: lekarz był najgorszy na świecie, ponieważ spotkałam się z nim, a on był dla mnie niemiły, bo się do mnie nie uśmiechał. No to wiecie, bo to nie jest opinia, którą powinniście się sugerować przy wyborze lekarza, bo jakby ona jest zajebiście, ale to zajebiście nieistotna, bo ta osoba była na kawałku konsultacji, gdzie lekarz się do niej nie uśmiechnął, więc rozumiecie, takimi się nie sugerujcie, tak samo w drugą stronę. Ten lekarz jest super, jeszcze nie zrobił mi żadnej operacji, ale uważam, że jest zajebisty, wystawiam mu 50 gwiazdek, gdyż się do mnie bardzo uśmiechał przez całą konsultację. Takim czymś też się nie sugerujcie. To jest zupełnie nieistotne. Pojechałam na konsultację do mojego lekarza, do Poznania. Bardzo dobrze mi się rozmawiało z lekarzem. Odpowiedział na wszystkie pytania, które mnie gnębiły, dręczyły. Właśnie, kiedy wydaje wam się, że któreś pytanie w waszej głowie brzmi głupio, nie wstydźcie się go zadać. Spiszcie sobie na kartce wszystkie pytania, które was dręczą, wszystko, co was zastanawia i jedźcie tak przygotowani na konsultację. Nawet jeżeli mielibyście zająć lekarzowi 2 godziny, nieistotne. To jest wasz nos, to jest wasze zdrowie. Wy będziecie z tym paradować potem po świecie i to jest przytwierdzone do środka waszej twarzy. To was będzie w jakiś sposób określać. Właśnie pamiętajcie, że to jest jednak ogromna zmiana. Ja się bardzo bałam, co ja ujrzę po tym, jak ściągną mi opatrunki. Czy ja będę mogła się przyzwyczaić w ogóle do tej twarzy? Czy ja nie będę żałowała? A co jeśli mi się nie spodoba? No. No i właśnie, jedno z podstawowych pytań, które też mi zadawaliście, czy przyjeżdżając na konsultację, lekarz wam w jakikolwiek sposób może pokazać, jak ten nos nowy będzie wyglądał w przyszłości, czyli czy może wykonać taką komputerową jakąś wizualizację, albo czy możecie sobie przykładać, nie wiem, kartki ze zdjęciami nosa, jak ten nos będzie wyglądał. I mówię wam od razu, że istnieje coś takiego jak wizualizacja komputerowa, ale większość lekarzy nie chce tego wykonywać i wcale im się nie dziwię, bo nie da się tak na 100% określić, że ten nos będzie wyglądał dokładnie tak, a nie inaczej. Na to wpływa naprawdę mnóstwo czynników, bardzo dużo i często nie są one związane z umiejętnościami lekarza. Najczęściej są związane z naszym ciałem, z procesem gojenia się, z przeróżnymi czynnikami, z tym, jak wy dbacie też o to gojenie się. Wielu ludzi nie przywiązuje tak w 100% wagi do pewnych rzeczy podczas procesu gojenia się. Ja akurat jestem control freakiem totalnym, więc ja bardzo dużą uwagę przywiązywałam do gojenia, a mimo to dopadło mnie wiele nieprzyjemności. Pamiętajcie, że taka wizualizacja, gdzie pokażą wam idealny nosek i potem coś pójdzie nie tak, może dojść w waszej głowie do totalnego załamania się, nie wiem, do jakiejś depresji, do mnóstwa rzeczy, więc bardzo negatywnych. Więc taka wizualizacja wcale nie jest dobra. Też przychodzenie ze zdjęciami nosów, jakie wy byście chcieli mieć na twarzy, albo mówienie lekarzowi, ja chciałbym mieć nos, nie wiem, Angeliny Jolie. To też nie jest dobre, dlatego że każda twarz jest inna i dobry lekarz dobiera kształt nosa do waszej twarzy. Dobry lekarz jest w pewnym stopniu artystą, on musi mieć zmysł artystyczny, zmysł plastyczny i on powinien ten nos dobrać wam idealnie długością, szerokością, wielkością, no, wieloma czynnikami do całej reszty waszej twarzy. I ja też może, nie wiem, chciałabym, żeby mój nosek był bardziej wąski, taki, śmaki, owaki, natomiast lekarz uznał, że
mój nos, jego szerokość, która była poprzednio, bo ona właściwie taka sama została, jest dobry. Tutaj trzeba było jedynie właśnie zmienić nieco kształt, a i tak został taki bardzo, bardzo delikatny garbek, jak widać. On nie jest taki idealnie prosty, taki sztuczny, co w sumie sobie chwalę, bo mój nos wygląda jakby nigdy w życiu nikt z nim niczego nie robił. I gdyby nie moje stare zdjęcia albo ludzie, którzy zwracają uwagę na to, jak on wyglądał kiedyś, a jak wygląda dzisiaj, to prawdopodobnie nikt by się nie zorientował, że ja kiedykolwiek miałam coś robionego z nosem. Co więcej, miałam jakiś czas temu wypadek. Wbiegłam w belkę taką wielką drewnianą na planie zdjęciowym, była noc, były reflektory zapalone w moją twarz i ja wbiegłam z impetem w belkę i wbiłam się idealnie nosem w tę belkę, ten nos napuchł, zrobiła mi się taka, z jednej strony wybrzuszyło mi się tutaj coś, byłam przekonana, że tam jest połamane, pojechaliśmy zaraz po zdjęciach do laryngologa na właśnie zdjęcia, na obserwacje i tam przyjmowała mnie taka starsza pani laryngolog, której ja powiedziałam oczywiście, że ja mam nos po operacji i że bardzo się martwię, bla, bla, bla. No i ona tam zagląda do tego nosa i mówi, a kiedy pani miała tę operację robioną? Mówi, że jakieś tam 4 lata temu. Powiedziała, że to jest najpiękniej zrobiony nos w całej jej karierze, jaki widziała, pod kątem właśnie czystości pracy i że ona by się nie zorientowała nigdy, że ten nos był poddawany operacji, bo w środku nie ma śladu, czyli naprawdę brawa dla mojego lekarza. Zrobił to dobrze. Cieszę się, że wybrałam dobrze lekarza i cieszę się, że udało mi się znaleźć właśnie i trafić w jego ręce. Nie kierujcie się reklamą, nie kierujcie się programami telewizyjnymi, programami, gazetami, twarzami, które widzicie często gdzieś w mediach, bo niekoniecznie jest to wyznacznikiem najwyższej jakości. Oczywiście może być, natomiast są lekarze, których twarze nie są tak bardzo medialne i rozpoznawalne, a są naprawdę świetnymi specjalistami i szukajcie pod kątem tego, co chcecie robić, czyli robiąc nos, nie idźcie koniecznie do lekarza, który waszej koleżance zrobił zajebiście fajny biust, tylko idźcie do lekarza, który robi naprawdę świetne nosy, po prostu. I w drugą stronę. Jak chcecie zrobić fajny biust, to idźcie do lekarza, który robi piękne biusty. Kolejna rzecz, którą nie warto się sugerować, to cena zabiegu. Uwierzcie mi, że w tym wypadku nie ma sensu oszczędzać, a najgorsze, co możecie zrobić, to pojechać za granicę w celu oszczędności. Taka turystyka związana z operacjami plastycznymi jest dosyć popularna za granicą i to do nas też przychodzi i robi się coraz bardziej popularne. Co prawda z zagranicy ludzie przyjeżdżają na przykład do Polski robić sobie tanie operacje plastyczne, bo u nas jest na pewno znacznie taniej niż w jakiejś Wielkiej Brytanii. To nie jest dobre. I tutaj nawet nie tyle chodzi o lekarzy, bo za granicą też na pewno możecie trafić na świetnych lekarzy, tylko chodzi o to, że po operacji mogą się wydarzyć różne powikłania. A w momencie, kiedy wy już wracacie do domu, bo po operacji plastycznej nosa właściwie od razu wraca się do domu, kiedy zaczyna dziać się coś złego, no to jesteście trochę w dupie. Ja pojechałam, tak jak mówię, do Poznania, mieszkam w Warszawie i powiem wam, że te 300 km już stanowiło masakryczną przeszkodę. Moja operacja odbyła się, wszystko było w porządku. Po operacji leżałam całą noc w takim ślicznym pokoju, o, pokażę wam go tutaj na zdjęciach, byłam sobie tam sama. To była prywatna klinika, w świetnych warunkach, rano dostałam pyszne śniadanko, którego smaku niestety nie czułam, bo po operacji nosa przez długi czas nie będziecie czuli smaku. To jest rzecz straszna dla ludzi takich jak ja, którzy żyją po to, aby jeść. Każde jedzenie smakuje tak samo, czyli nie smakuje w ogóle, więc moglibyście równie dobrze jeść papier. Nic mnie nie bolało, czułam się doskonale. Pojechałam do domu i na drugi dzień zaczęło robić mi się niedobrze. Miałam ciągle mdłości, zaczęłam puchnąć. Dzwoniłam do mojego lekarza, lekarz mi mówił, że tak może być. Moja buzia była naprawdę spuchnięta, a potem zaczęło moje ciało puchnąć i w momencie, kiedy zakładałam spodnie, żeby pójść po Tymona do przedszkola i nie mogłam się dopiąć, pamiętajcie, mamy 48 godzin mniej więcej od operacji, stwierdziłam, że coś jest bardzo nie halo i wyszłam na wagę i okazało się, że mam 7 kg do przodu, tak, w ciągu 48 godzin. Wylądowałam w szpitalu,
A w szpitalu, jeszcze z tym całym opatrunkiem, gipsem, powiedzieli mi, że nikt mnie nie przyjmie i że jak nawet się nie zapytali, co mi się stało, tylko no oczywiście widzą ten opatrunek i powiedzieli mi, że jak sobie takie coś zrobiłam, to teraz sobie mam jechać do tego lekarza, który mi to zrobił i niech on mi pomaga, bo oni mi nie pomogą i w ogóle nie byli zainteresowani tym, co mi się dzieje. Więc szybko pojechałam jeszcze do lekarza pierwszego kontaktu, który już wychodził sobie z pracy i przyjął mnie na ostatni moment. Nie powiem z jaką miną, no, był niezadowolony. I w momencie, kiedy zaczęłam z siebie ściągać ubranie, żebym mógł zobaczyć, co tam się dzieje, bo mówię mu, że bardzo spuchłam, to jak zobaczył, jak wyglądam pod tym ubraniem, to było tylko takie... O kurwa. I wybiegł, po czym wbiegł z czymś i wbił mi zastrzyk. Bo okazało się, że mam alergię. I okazało się, że mam alergię na taki lek, który się podaje przy narkozie, który ma powodować, żeby właśnie nie było alergii. No, więc tutaj nie było winy lekarza żadnej, po prostu taki mam organizm. No i teraz wyobraźcie sobie, gdybym robiła te operacje gdzieś za granicą, potem na przykład byłby utrudniony kontakt z takim lekarzem, nie dowiedziałabym się dokładnie, jakie leki były mi podawane. Tutaj akurat mogłam się dowiedzieć, tak? Byłam cały czas na linii z moim lekarzem. Całe szczęście, że przyszłam w tym, a nie w innym momencie, bo lekarz, który podał mi te leki, powiedział, że gdybym zwlekała, to po prostu mogłyby mi się zalać płucka i mogłabym się utopić. Nie wiem, jak dokładnie to przebiega, ale tak mi to przedstawił lekarz. Więc nie brzmi to najbardziej zajebiście na świecie. W każdym razie winy mojego chirurga plastyka w tym nie było żadnej, tylko mojego felernego organizmu. Tak jak widzicie, obecność waszego lekarza w obrębie jak najbliższym jest naprawdę wskazana, bo jeżeli zacznie się dziać cokolwiek nie tak, to... Chcecie mieć lekarza pod ręką, albo chcecie mieć lekarza na linii, chcecie móc z nim porozmawiać o tym, co się dzieje. I nie kierujcie się tutaj finansami. Taką operację nosa wiem, że można zrobić totalnie refundowaną, ale wtedy też nie wybieracie sobie lekarza, jeżeli robicie to całe z NFZ-u. Moja operacja kosztowała 8 tysięcy złotych. Tak, tyle kosztowała moja operacja. Ponad 8 tysięcy by kosztowała. Gdybym płaciła całość, a przez to, że miałam skierowanie od lekarza, tam chodziło właśnie o krzywą przegrodę i o trudności w oddychaniu, o rzeczy właśnie związane ze śpiewaniem i tak dalej, to się zmniejsza i wtedy wyniosła ona 8 tysięcy złotych. Tak, dokładnie, taki był koszt. Możecie sobie to częściowo ją refundować, jeżeli załatwicie sobie skierowanie. Z różnych powodów można załatwić skierowanie. Właśnie z powodu krzywej przegrody, z powodu związanych z waszą pracą, a nawet możecie od lekarza psychiatry dostać skierowanie, jeżeli na przykład nos jest dla was bardzo dużym utrudnieniem w waszym życiu i na przykład powoduje, że trudniej wam nawiązywać relacje w środowisku, że macie depresję, że nie wiem, trudniej wam się pracuje, że wasza praca jest związana z waszym wyglądem i ten nos jest potrzebny. No, jest naprawdę mnóstwo czynników, które wpływa na to, że możecie otrzymać po prostu skierowanie na operację nosa. Pytaliście, czy któraś z pór roku jest lepsza bądź gorsza dla przeprowadzenia operacji nosa. Nie wydaje mi się, że któraś z pór roku jest jakoś specjalnie lepsza lub gorsza, ale tak jak mówię, ja jestem takim dużym control freakiem i ja bardzo dbam o, tak jak dbam o tatuaże, tak dbałam też tutaj o swój nos, ale na pewno kiedy jest lato, jest znacznie trudniej i trzeba się trochę bardziej nagimnastykować. No jest mniej przyjemnie, dlatego że w tym gipsie sobie tam chwilę musicie pochodzić i z tymi opatrunkami i też takiego świeżo oparowanego nosa nie można opalać. Lepiej jest to robić w okresie jesienno-zimowym, ewentualnie jesień, zima, wiosna. No plus dla alergików, pamiętajcie, kiedy macie najsilniejsze alergie i też nie róbcie sobie tego, żeby przeprowadzać w tym okresie operację nosa, dlatego że będziecie mieli zawalony nos, a wydmuchiwanie nosa po operacji to jest jakaś masakra po prostu, bo musicie dmuchać bezwysiłkowo, więc wyobraźcie sobie, że teraz staracie się wydmuchać nos, ale nie możecie dmuchać.
Powodzenia. Oczywiście operacja nosa jest przeprowadzana w znieczuleniu. Jeżeli mówimy tutaj o takiej rinoplastyce, o takiej plastyce całkowitej nosa, gdzie jest i kość operowana, czyli przegroda, i część chrzęstna nosa, czyli tutaj cały ten taki. Dostajemy na początek takiego głupiego Jasia, gdzie wydaje nam się, że nic się nie dzieje, po czym nagle urywa nam się film i wtedy dostajemy tę narkozę już właściwą i zostajemy zaintubowani i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy normalnie na sali operacyjnej, sali zabiegowej i nie wiemy, co się z nami dzieje. No, w większości przypadków, bo moja przyjaciółka akurat zaliczyła operację, gdzie słyszała wszystko, co się dzieje. Nie czuła na szczęście niczego, ale słyszała wszystko i była taka półprzytomna, więc tego Wam nie życzę. Natomiast ja po prostu zasnęłam i było bardzo miło w sumie. Jedyne co, to ja się bardzo stresowałam z samej narkozy. Bałam się, jak mój organizm zniesie narkozę, co będzie, jeżeli na przykład, nie wiem, już się nigdy nie obudzę i zostawię swoje dziecko, męża, rodzinę, przyjaciół i w ogóle wszystko. I tego się bałam i trochę z tą myślą zasypiałam i jak mnie wyprowadzali już z narkozy, to zaczęłam już słyszeć głos, a jeszcze nie mogłam otworzyć oczu i wydawało mi się właśnie, że no tak, to na pewno umarłam. I teraz właśnie słyszę głosy, a już nie żyję pewnie i zajebiście, zachciało cię nosa, to teraz masz nos. I potem poczułam łzy na policzkach i stwierdziłam, że chyba jak czuję łzy na policzkach, to jest spoko, jest zajebiście. Budzę się. Po takiej operacji z całym tym opatrunkiem na twarzy wiozą Was na salę. Na mojej salce były dwa łóżka, ale ja na sali byłam sama i było bardzo przyjemnie. Przychodziła co chwilę przemiła pani pielęgniarka pytać, jak się czuję, czy nie chce mi się siusiu, czy nie chce mi się pić, czy nic mnie nie boli. I od razu właśnie uprzedzam pytania. Nic nie boli, ale to kompletnie nic się nie czuje. Nie boli ani nos, ani głowa. Oczywiście nie należy wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, jak zawsze po narkozie, bo właśnie jeżeli po narkozie na przykład gwałtownie się podniesiecie, to wtedy może Was rozboleć głowa. Jeżeli słuchacie tego, co mówią do Was pielęgniarka i lekarz i stosujecie się do ich zaleceń, to nie ma prawa Was nic boleć. Ten opatrunek, który macie na nosie, to jest są takie tampony wepchnięte do nosa, one powstrzymują krwawienie, one są nasmarowane takim środkiem też, który przyspiesza gojenie, tak to wygląda trochę jak wazelinka. I jest tego bardzo, bardzo dużo, Wy tego nie widzicie, nie czujecie tego w nosie kompletnie. Potem na to jest położona taka gipsowa szyna, której też jeszcze nie widzicie dokładnie, dlatego że ona jest zalepiona od dołu, to wszystko jest zalepione plastrem, który unosi Wam czubek nosa, żeby ten czubek sobie nie opadał, bo to się musi wszystko pięknie goić. I plastry oczywiście, które przytwierdzają ten opatrunek gipsowy Wam do twarzy, więc pokażę Wam gdzieś tutaj, jak się wygląda pięknie po tym zabiegu. I teraz, czy są siniaki? Siniaki to jest kwestia indywidualna. Ja miałam bardzo, bardzo niewielkie takie zasinienie żółte, które też może widzicie na zdjęciu. Było naprawdę ledwo widoczne, chyba bardziej widoczne na zdjęciu niż na żywo. I ono zniknęło w ciągu 3 dni. Zupełnie zniknęło. Nie smarowałam niczym, bo mam uczulenie na wszystkie te maści takie, które powodują znikanie zasinień, ale jeżeli się pojawią nawet jakieś zasinienia, a mogą to być naprawdę spore zasinienia, bo to mogą być takie wybroczyny dookoła i na oczach, i na samym nosie, i na policzkach, i to może być bardzo dużo opuchlizny. Ja miałam właśnie opuchliznę. No. Siniaków nie miałam, miałam opuchliznę, moja twarz się w ogóle zmieniła zupełnie, wyglądałam trochę jak nie ja. Nos oczywiście też jest opuchnięty, ale tego jeszcze nie widzicie, bo on jest cały czas ukryty pod tą szyną gipsową, pod opatrunkiem. Budzicie się, nic Wam nie dolega, rano zjadacie śniadanie, musi ktoś po Was przyjechać, Was odebrać, bo nie wypuszczą Was samych z kliniki. Robicie sobie wypis i wychodzicie i wracacie do domu i obserwujecie, co się z Wami dzieje. No i tak jak mówiłam, pierwszą moją obserwacją był fakt, że jedzenie nie smakuje. Po prostu nie smakuje niczym i to jest
To jest tragedia. To jest tragedia, nie chce wam się jeść. Chociaż dla osób, które chcą schudnąć, jest super, bo wtedy nie jedzą. No, dla mnie to nie było fajne, bo ja bardzo chciałam jeść, a jedzenie mi nie smakowało i było bardzo smutno. Trzeba spać w pozycji siedzącej, półsiedzącej. Nie możecie się położyć. Ja tak przez tydzień spałam. Koszmarnie chrapiecie. Od razu przyszkujcie tej swojej drugiej połówce spanie w innym pokoju, bo no po prostu nie będzie w stanie spać z wami, bo to jest chrapanie koszmarne. Mnie budziło moje chrapanie, to wyobraźcie sobie, jak się śpi. Po jakichś 3-4 dniach musicie wyciągnąć sobie te tampony. I teraz czasami niektórzy idą do lekarza z tym. Mój lekarz powiedział, żebym zrobiła to sama. Nasłuchałam się od ludzi, że to jest pewnie, że to jest bolesne, takie śmakie. W ogóle tego nie czujecie kompletnie. Łapiecie właśnie, odklejacie sobie ten plaster, który macie tutaj przyklejony. I łapiecie właśnie za taki, zostaje tam taki tutaj sznureczek malutki, widzicie? Ja w ogóle myślałam, że to są szwy w pierwszym momencie, ale lekarz mi uświadomił, że to jest sznurek, za który mam pociągnąć. No i tak ciągniecie za ten sznurek, ciągniecie i on wychodzi, bo to się okazuje, że to jest właśnie ten tampon taki, który jest takim bardzo długim sznurkiem złożonym właśnie w ten sposób i upchniętym i ciągniecie go za środek. Więc wyciągacie go i wyciągacie pełno takiego tampona, który się ciągnie i ciągnie i ciągnie i ciągnie i jest taki ze śluzu i róbcie to sami, jeśli nie chcecie się rozwieść, rozstać albo żeby ta osoba, która was ogląda do końca życia, na przykład jedząc spaghetti, nie miała skojarzeń z tym, co wyciągacie sobie właśnie z nosa. No, wygląda to paskudnie, natomiast kompletnie to nie boli, więc kolejna rzecz, to też nie boli. Oczywiście opatrunku na nosie nie ruszacie, nie dotykacie, jeżeli widzicie jakiekolwiek szwy na nosie, nie ruszacie tego. W przypadku takiej operacji, jaką miałam ja, która była właśnie bez nacięć z zewnątrz, ja nie miałam szwów widocznych nigdzie na zewnątrz, wszystko było w środku, więc nigdzie tam nie gmeracie, nie dotykacie, nic. Wszystko według zaleceń lekarza. Jeżeli lekarz każe wam czymś smarować w środku nosa, to to robicie. Jak tego wam nie powiedział, to absolutnie tego nie robicie. Tutaj niczego nie dotykacie, tak? Tego opatrunku nie ruszacie. Opatrunek ściąga wam lekarz. Mniej więcej po 7 dniach jedziecie na ściągnięcie, właśnie wyciągnięcie szwów, ściągnięcie pierwszego opatrunku, oglądacie, jak wygląda ten wasz nos. I opatrunek jeszcze macie założony pewnie, czy nie opatrunek, tylko tą szynkę gipsową jeszcze macie przez jakiś czas założoną, a później jeszcze czasami się zaleca zakładanie takiej szyny na noc. Przez jakiś czas, ale czas, jaki musicie nosić to wszystko, ustala z wami lekarz. Więc też to, czy ja mówię, że to są 3 dni, 4 dni, 7 dni, to też się tym nie możecie sugerować, bo tutaj najważniejsze jest to, co właśnie mówi wasz chirurg. Czy były komplikacje i z czego one wynikały i jak długo goił się mój nos? W moim przypadku akurat podczas gojenia się nosa wystąpiły komplikacje i tutaj znowu kłania się mój zajebiście fajny organizm, bo na przykład moja jedna i druga koleżanka, która robiła sobie po mnie nos, nie miała w ogóle żadnych komplikacji i w ogóle od razu jak ściągnęli jej ten opatrunek, to jej nos wyglądał po prostu perfekcyjnie i nawet nie miała na nim śladu opuchlizny i wyglądała tak, że w ogóle wow. A u mnie była ta lekka opuchlizna, to akurat pali licho, bo tam wystarczył jakiś make-up odpowiedni i to dało się z tym żyć. Chociaż komentarze pod zdjęciami miałam masakryczne. W ogóle powstał jakiś wątek gdzieś na jakimś forum fantastycznym typu kafeteria czy jakieś inne gówno, gdzie ludzie oczywiście wklejali jakieś moje zdjęcia sprzed operacji, tacy, którzy wyłapali, że tam coś się zmieniło w tej mojej buziu i wyłapywali sobie te zdjęcia przed i po i robili takie porównania i że co ona z siebie zrobiła, że wyglądam teraz jak, nie wiem, człowiek kot, jakaś upośledzona lalka Barbie, no przeróżne porównania, a też mi się nie chciało tłumaczyć, że no ja mam, nie wiem, opuchliznę, czy mam coś tam, czy cokolwiek, bo też wychodziłam z założenia, że z jakiej paki ja się mam komukolwiek tłumaczyć i też nie chciałam się tego czytać, bo to jest głupie, w ogóle czytanie takich komentarzy jest głupie i nie starałam się nie poświęcać takim ludziom, ani takim komentarzom czasu, bo to w ogóle nie ma sensu. Pamiętajcie, szkoda energii na głupich i zawistnych ludzi,
energię dajemy tylko dobrym ludziom, bo taka energia wraca do nas jeszcze lepsza. No, ale odbiegam od tematu. Na moim nosie z jednej strony zaczęło się robić wybrzuszenie z jednej strony i to też wynikało, no niestety, z mojego ciała i musiałam przez rok masować sobie nos, uciskać go, te ścianki nosa i wmasowywać je jakby do środka i to było bardzo bolesne, bo to było tak, jakbym chciała sobie wepchnąć kości nosa w głowę, a jednocześnie cały czas miałam w głowie to, że nie mogę jakoś specjalnie tego nosa tam uciskać, na przykład jego nie można grzbietu w ogóle tutaj dotykać, uciskać, nie wolno w okularach chodzić, pamiętajcie, po takiej operacji przez co najmniej pół roku, w moim przypadku to też był rok, ja w ogóle przez 2 lata nie nosiłam okularów przeciwsłonecznych, ani niczego, co mogłoby mi tutaj ten nos obciążać, bo miałam taką schizę, bo ten nos może się odkształcać po prostu, ten grzbiet nosa może na przykład opadać, no może się zapaść, mogą się tam dziać cuda i różne inne pierdoły. Oczywiście o tym, jakie komplikacje mogą wystąpić, też poinformuje Was lekarz. W ogóle przed operacją podpisujecie taki dokument, w którym macie szereg informacji dotyczących właśnie komplikacji, które mogą pojawić się nawet po dobrze wykonanej operacji. Zawsze przy każdej operacji istnieje ryzyko powikłań, komplikacji i tego, że coś może się nie udać. Zgadzając się na operację, zgadzacie się jakby też na to, że takie komplikacje mogą wystąpić. To jest naprawdę decyzja, nad którą powinniście się zastanowić dłużej. Wizyty kontrolne. No wizyty kontrolne to też wyglądają w ten sposób, że umawiacie się po prostu z lekarzem raz na jakiś czas, czy to raz w miesiącu, czy raz na 3 miesiące. To też zależy od Waszego lekarza i od tego, jak to gojenie nosa u Was przebiega. I przyjeżdżacie, czy też przychodzicie, zależy gdzie tego lekarza macie. Bo pamiętajcie, że takie wizyty kontrolne musicie zaliczać i nie wolno ich odpuszczać, bo w tym momencie, kiedy ten nos się goi, to jeszcze można nad nim pracować, właśnie można go tam układać i coś poprawiać i coś wyłapać, że coś jest nie tak. Jeżeli zaniedbacie coś takiego, to możecie mieć pretensje wtedy tylko do siebie, nie do lekarza. A co jeśli po operacji nasz nos nam się nie podoba? Zaraz po operacji Wasz nos Wam się może nie podobać faktycznie, bo Wasz nos dopiero to, jak on będzie wyglądał ostatecznie, tak naprawdę, to możecie się przekonać dopiero po pół roku, a nawet i po roku, bo nos się naprawdę goi bardzo długo. On czasem już od razu może wyglądać tak, jak będzie wyglądał docelowo, ale to całe takie jego gojenie się, to jak on będzie wyglądał na koniec, to naprawdę możecie sobie całkiem sporo poczekać. I to, że on Wam się nie podoba zaraz po ściągnięciu opatrunku, to w ogóle kompletnie na to nie patrzcie, bo tak jak mówię, opuchlizna, czasem jeszcze jakieś krzywizny mogą wystąpić związane z opuchlizną, z różnymi rzeczami. Dajcie temu nosowi czas i zaufajcie lekarzowi, jeżeli widzieliście, że ten lekarz robi piękne nosy i widzieliście inne jego prace, to zaufajcie mu, bo myślę, że taki lekarz wie, co robi. Oczywiście, jeżeli coś bardzo wzbudza Wasze wątpliwości, no to możecie iść zawsze na konsultację do jakiegoś innego lekarza. Nie zaszkodzi. Czy po operacji może zmienić się głos? To było jedno z pytań, które ja sama zadawałam lekarzowi właśnie ze względu na moją historię związaną ze śpiewaniem. I odpowiedź brzmi tak, Wasz głos może się zmienić. Nie jakoś bardzo, ale delikatnie może się zmienić. No bo jednak część osób mówi dosyć nosowo i po operacji właśnie wyprostowania przegrody nosowej ten głos może się częściowo zmienić i może nie być już tak bardzo nosowy. Natomiast to, jak mówicie, czasami jest już kwestią przyzwyczajenia i ja na przykład dalej mówię gdzieś tam nosowo. Więc ja nie widzę takiej różnicy, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o zmianę głosa. Jeżeli chodzi o zmianę głosu, nie widzę różnicy jakiejś specjalnej u siebie, ale na pewno widzę gigantyczną różnicę, jeśli chodzi o oddychanie, bo mogę oddychać jak człowiek, a nie oddycham jedną dziurką nosa. U mnie nos to była właśnie operacja
przegrody, czyli prostowanie przegrody. I to wygląda tak. Wy oczywiście tego nie czujecie, ale rozwalają wam całą kość, łamią w środku. Ta kość jest wyciągnięta. Grzbiet nosa tutaj składa się z takich. To jest coś takiego. Tak. Tak. I to jest łamane i układane na nowo, żeby miało ładną linię i odpowiednią długość, tak? I chrząstkę można zmienić tak, że albo się ją skraca i zwęża, albo się ją powiększa, bo niektórzy mają chrząstkę, którą trzeba powiększyć i wtedy to trzeba taką chrząstkę skądś pozyskać. I taka chrząstka może być pozyskana na przykład z naszej części ciała jakiejś, na przykład z ucha, no albo jest to jakaś sztuczna chrząstka, ale raczej idzie się ku tej naszej chrząstce, bo wtedy jest mniejsze ryzyko odrzucenia. Jak się czuje człowiek, widząc nowy nos po raz pierwszy, kiedy ściągają mu opatrunki? No, czujesz się trochę dziwnie. Bo albo masz w głowie swoje wyobrażenia i to, co widzisz, zazwyczaj wygląda trochę inaczej niż twoje wyobrażenia, bo jest opuchnięte, nie wiem, zasinione, różne. Albo po prostu jest się mega szczęśliwym, że widzi się już na przykład bardzo prosty nos, widzi się, że on jest mniejszy. No zależy, z jakim problemem się zmagaliśmy. Ja byłam bardzo zadowolona po tym, jak zobaczyłam swój nos, chociaż widziałam, że moja twarz jest opuchnięta, widziałam, że ten nos jest opuchnięty, ale widziałam, że to wszystko jakby wygląda nawet na tamte chwile świetnie. I starałam się nastawiać psychicznie pozytywnie i nie myśleć negatywnie o tym wszystkim, co się dzieje po operacji i o tych wszystkich różnych dziwnych rzeczach, które mi się tam przyderzały po drodze. Ja się cieszyłam i jak rozmawiałam ze znajomymi, którzy mieli robione nosy, to oni reagowali podobnie. No zwykle są zadowoleni, więc raczej człowiek czuje szczęście. I czuję też takie zniecierpliwienie, bo chciałby już widzieć właśnie ten efekt taki bardzo końcowy, ale na to, tak jak mówiłam, trzeba sobie niestety poczekać. Czy zostają blizny i czy można się od razu malować? Blizny mogą zostać w przypadku, kiedy jest przeprowadzana operacja z tym nacięciem tutaj i z nacięciem w okolicy właśnie płatków nosa. To jeżeli ma się tendencję do blizn, do przerostów, do keloidów i tak dalej, to wtedy można się spodziewać, że jakieś tam blizny zostaną. Zawsze, jak się człowiek dobrze przyjrzy, to widać tutaj, że coś tam było nacinane. Dorosły organizm trochę dłużej się regeneruje i trochę gorzej się regeneruje. Także możecie się spodziewać, że ta blizna może zostać. Dlatego fajnie jest jednak znaleźć, jeżeli oczywiście w waszym przypadku jest to możliwe, lekarza, który przeprowadza takie operacje, gdzie wszystko jest nacinane od wewnątrz. Wtedy blizny wszystkie są, jeżeli w ogóle jakiekolwiek oczywiście zostają, to są w środku. A czy można się malować od razu? Oczywiście możecie malować się od razu, natomiast jeżeli macie to wszystko poprzyklejane do twarzy, to najczęściej musicie sobie załatwić zwolnienie z pracy kilkudniowe, bo no, nie radziłabym wam w takim stanie wychodzić gdziekolwiek. Powinniście wtedy odpoczywać i dać temu organizmowi całemu odpocząć. Więc wtedy raczej się nie malujecie, ale w momencie, kiedy już wszystko macie ściągnięte z buzi, to możecie śmiało malować twarz. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań do tego absolutnie, a wręcz wskazane jest, żeby skórę na tym nosie zabezpieczać właśnie kremami z filtrem, dawać sobie jakiś podkład, bo on też jest kolejnym jakby takim, kolejną warstwą, która oddziela skórę nam od czynników zewnętrznych, więc jak najbardziej. Dla kogo kwas hialuronowy, a dla kogo operacja już taka chirurgiczna? No bo właśnie, nos można również korygować kwasem hialuronowym. Niekoniecznie musicie od razu iść sobie łamać nos, ale jeżeli chcecie korygować przegrodę nosową i jeżeli to ma być taka naprawdę pełna korekcja nosa, to wtedy to musi być operacja plastyczna. I teraz właśnie operacja plastyczna może dotyczyć całości i tak jak mówiłam, wtedy jesteście poddani narkozie albo części chrzęstnej tylko i wtedy to jest znieczulenie miejscowe, to już nie jest w całości i wtedy tylko zmieniacie chrząstkę nosa.
I wtedy i nie ma całkowitej narkozy i niczego Wam nie łamią w tym nosie. Jest też możliwa korekcja, jeżeli na przykład macie, nie wiem, nos opadający, lekki taki garbek, nie związany stricte z kością taką wychodzącą, ale taki kształt nosa, który jest taki lekko właśnie garbaty, opadający, to wtedy istnieje możliwość korekcji takiego nosa kwasem hialuronowym. Pamiętajcie, że kwas hialuronowy wchłania się w nasz organizm, dlatego że my naturalnie ten kwas w sobie mamy i nasz organizm go po prostu zasysa do siebie. Taki zabieg trzeba powtarzać. Jest mniej trwały, mniej też wymagający, ale mniej trwały. No. I też kiedy coś nie pójdzie nie tak tym zabiegiem, no to wiecie, że to się wchłonie i wróci do siebie. Możecie też zrobić tak, że zrobicie sobie najpierw taki hialuron i zobaczycie, jak wasza buzia wygląda i czy na przykład chcielibyście się zdecydować na operację plastyczną nosa. Ale kwas jest super właśnie przy takim na przykład samym opadającym koniuszku nosa, czy właśnie takich lekkich, malutkich korektach. Czy kiedykolwiek żałowałam i chciałam wrócić do swojego starego nosa? Nigdy. Nigdy. Nawet przez moment. Kocham mój nowy nos. Właściwie z tamtym nosem się nigdy nie zaprzyjaźniłam i zawsze czułam, że tamten nos nie jest moim nosem. I każda osoba z mojego bliskiego otoczenia mogłaby to potwierdzić. Ja się nigdy nie czułam komfortowo z tamtym nosem. Zawsze uważałam, że on nie pasuje do mnie, nie jest mój, a ten nos jest mój. Ten nos do mnie pasuje. Ten nos do mnie przemawia. Czy oprócz nosa modyfikowałam w sobie coś jeszcze, czy miałam jeszcze jakieś operacje plastyczne i czy chciałabym mieć jeszcze jakieś operacje plastyczne. Nie miałam żadnych innych operacji plastycznych, niczego, bo myślę, czy miałam w ogóle jakieś operacje inne. No nie, jedynie cesarskie cięcie i wycinanie czegoś tam z ręki, jak byłam małym dzieckiem, to były moje jedyne zetknięcia z salami operacyjnymi. Ale jeżeli chodzi o chirurgię plastyczną, niczego innego w swoim ciele i twarzy nie zmieniałam. Kiedyś myślałam o biuście, ale ja jestem człowiekiem, któremu jest bardzo wygodnie z tym małym biustem. I kiedy byłam w ciąży i mój biust nagle urósł i był całkiem spory, no spory w porównaniu do tego, jak wygląda na co dzień, bo tam był D w rozmiarze, no więc od B do D jest całkiem sporo, to wtedy on mi się wydawał taki bardzo duży i ja się nie czułam z nim komfortowo, bo nie mogłam pomieścić się w moich ubraniach tutaj podopinać. Czułam się tak grubo. Bardzo. Oczywiście to było wszystko w mojej głowie, bo jak oglądam zdjęcia, to ani ten biust nie był gigantyczny, ani ja nie wyglądałam jakoś dziwnie. No, po prostu było to w głowie. Natomiast wtedy uświadomiłam sobie, że gdybym faktycznie powiększyła biust i gdybym się tak czuła po tym powiększeniu biustu, no to miałabym już tutaj problem. Poza tym boję się trochę też takiej operacji, ponieważ wiąże się ona z wszczepieniem w organizm jednak jakiegoś ciała obcego, a ja się takich operacji trochę lękam i mam obawy ze względu właśnie na te wszystkie powikłania, które u mnie się zwykle dzieją. Przy głupim nosie miałam mnóstwo różnych komplikacji związanych z moim ciałem bardzo wymagającym, a co dopiero przy takiej operacji, gdzie jeszcze jakieś ciało obce zostaje wsadzone do mojego organizmu. Plus, no jakby mój mąż też nigdy nie sugerował mi nawet w najmniejszym stopniu, że chciałby, żebym miała większy biust, a zresztą nie byłoby to dla mnie żadną wytyczną bardziej do tego, żeby zmienić sobie męża. Uważam, że operacje powinno się robić dla siebie, nie dla otoczenia. No też dlatego ja tej operacji jeszcze nie zrobiłam. Ale nie wykluczam, że kiedyś w przyszłości mogłabym coś zrobić. Znaczy nie wiem za bardzo co, bo nic mi teraz nie przychodzi do głowy. Ale gdybym coś bardzo chciała i strasznie by mnie to męczyło, to pewnie bym zrobiła, no. Gdyby się to nie wiązało z jakimiś strasznymi zmianami. Natomiast nigdy nic innego mi w mojej twarzy ani ciele nie przeszkadzało i nigdy niczego innego nie chciałam zmieniać. No. Jakie jest moje zdanie na temat chirurgii
plastycznej. Otóż ja uważam, że chirurgia plastyczna to jest przedwspaniała dziedzina medycyny, tylko nie należy jej traktować jako hobby i nie należy jej traktować od tak leciutko, tylko jako coś bardzo poważnego i jako coś, co może bardzo ułatwić ludziom życie, egzystowanie, zdrowie, zdrowie psychiczne, podejście do siebie, do innych ludzi, potrafi bardzo często otworzyć na bardzo wiele rzeczy, tylko właśnie trzeba to robić z głową. Nie należy traktować tego jako zabawy i jako narzędzia do zmiany całego siebie, bo pamiętajcie, że zmieniając się z zewnątrz, my się tak naprawdę w ogóle nie zmieniamy w środku i oczywiście, jeżeli jakieś rzeczy utrudniają nam życie, czy jesteśmy, nie wiem, po wypadku, czy właśnie tak jak przeszkadzają wam odstające uszy, za duży nos, no cokolwiek, tak, co gdzieś jest przez was samych, pamiętajcie, przez was samych, uważane za jakiś duży mankament i stopuje was to gdzieś strasznie, nie wiem, w relacjach z innymi ludźmi, w patrzeniu na siebie, to wtedy idźcie i zmieńcie to, tylko pamiętajcie, przemyślcie dużo za i przeciw i posprawdzajcie dużo różnych możliwości. Nie traktujcie tego jako rzeczy, która ma nagle wam odmienić życie w jakiś niesamowity sposób, bo o ile wasza twarz nie jest pokiereszowana, nie jest po wypadku i wiadomo, wyglądacie normalnie, tylko no, tak jak ja, tak ja wyglądałam normalnie, i dla innych ludzi jesteście spoko, tylko wy się nie czujecie ze sobą dobrze, to uważam, że wchodzenie w takie operacje plastyczne tylko po to, żeby zmienić całego siebie, to nie jest dobre. Bo to oznacza, że z wami w środku jest coś bardzo nie tak. I nawet jeżeli zmienicie się kompletnie i będziecie wyglądać jak zupełnie inni ludzie, to wiecie, można tutaj pokazać za przykład takich ludzi, którzy zmieniają się w żywe lalki, zmieniają się, żeby się upodobnić do kogoś znanego. No to znaczy, że coś tutaj się dzieje złego. Ja nie mówię, że ktoś jest psychicznie chory, tylko że coś bardzo złego dzieje się w środku u takiej osoby. I tu należałoby popracować nad tym w pierwszej kolejności, a dopiero później przejść do tych rzeczy, które dzieją się z zewnątrz. Po prostu. Czyli nie traktujcie chirurgii plastycznej jako czegoś, co zmieni wasze życie w takim stopniu, że wy wewnętrznie się zmienicie jakoś tak o 180 stopni. Bo to tak totalnie nie działa. To tak nie działa. Jakie jest moje podejście do niedoskonałości u innych? Według mnie bardzo często jakieś takie defekty, bardzo często tworzą dla mnie jakąś osobę. I to, co się bardzo nie podoba czasami komuś u tej samej osoby, dla mnie jest czymś bardzo pięknym i charakterystycznym i właśnie składającym się na tę osobę. Czy to właśnie lekko odstające uszy, no taki Adam Driver na przykład. On nie byłby sobą, nawiązując do Gwiezdnych Wojen znowu, on nie byłby przecież tym samym Adamem, gdyby nagle miał piękny, mały, zgrabny nosek i idealnie przylegające uszy do głowy i nie wiem, zamieniłby się w Brada Pitta. To nie byłaby ta sama postać, tak? Są po prostu ludzie, którzy wyglądają fajniej dzięki temu, że coś w ich wyglądzie nie do końca jest idealne. I powiem wam, że z moim nosem było tak, i zresztą czytam wasze komentarze też, gdzie o tym piszecie, i piszą też ludzie, którzy znali mnie jakby właśnie sprzed operacji nosa, że dla nich właśnie czymś takim był mój nos. On jakby tworzył charakter mojej twarzy. I że z tamtym nosem wyglądałam ciekawiej. Nieważne, ten nos nie podobał się mi. Ja nigdy z zewnątrz nie dostałam feedbacku jakiegoś od ludzi, że jestem brzydka i powinnam coś z sobą zrobić, bo ten nos jest ohydny i w ogóle idź, zrób sobie nos, bo będziesz wyglądała 100 razy lepiej. Nigdy w życiu. Każdy fotograf, z którym współpracowałam, zawsze chciał mi robić zdjęcia z profilu, bo uważał, że mój nos jest interesujący i wygląda świetnie na zdjęciach i w ogóle tworzy jakiś charakter. Mnie to denerwowało, dla innych to był plus. Dlatego ja to zrobiłam, bo ja to chciałam zrobić dla siebie. Mój mąż uważał, że mój nos jest super,
Ja to chciałam zrobić dla siebie i zrobiłam. I też Wam polecam takie podejście, jeżeli bardzo czegoś u siebie nie lubicie, to zróbcie to tylko dla siebie. I też u innych ludzi nie patrzcie się na wady, nie patrzcie na to, że ktoś ma odstające uszy i że jest przez to brzydki, bo właśnie może te odstające uszy tworzą jego niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju charakter i może gdyby nie miał tych odstających uszu, to byłby najnudniejszym człowiekiem na świecie. Chciałabym się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na większość tego, co Was męczy, dręczy i zastanawia w tej kwestii nosowej i w plastyki nosa. I chciałabym Was zostawić właśnie z tą myślą taką przewodnią, żebyście się lubili takimi, jacy jesteście. I mówię Wam to ja, która zmieniałam nos. Ale serio, bo jeżeli już naprawdę nie potraficie czegoś zaakceptować, to wtedy to zmieniajcie, bo nie ma się co męczyć oczywiście w życiu, ale pamiętajcie, że piękno i wszystko, co z pięknem i z Waszą osobą jest związane, płynie ze środka. Ja wiem, że teraz sobie o tym gadam, a w życiu ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, jak jest, ale ja nad tym pracuję i staram się też otaczać takimi ludźmi, którzy właśnie potrafią takie piękno wydobywać ze mnie i Wam też życzę właśnie takich fantastycznych ludzi wokół siebie i takiego piękna, które będziecie umieli odkopać ze środka, bo ono jest tam w środku, w tobie, tam siedzi. Wnętrznościach twoim. No. To cześć. Dziękuję ci, dziękuję ci. Klaszczę, ja i dalej. Tak było wspaniale? Czy to był wspaniały początek? Ty uważaj, bo ja jestem stara, wiesz. To, że ludzie mają zawały. Wielokrotnie Nie. Dobrze mówię? Ta-da!